Jesteśmy na debacie o lokalnych roli lokalnych mediów w stolicy, w Warszawie. Zorganizowaliśmy ją jako TVN Warszawa wspólnie z redakcją Briefu i SWPS-em. No i chcemy skłonić, włączyć się w dyskusję o tak naprawdę lokalnej tożsamości i roli mediów lokalnych w Warszawie na styku władza odbiorcy. Jesteśmy już po ponad połowie dyskusji. Czy już wiedzą Państwo, jaka jest Państwa rola w budowaniu tożsamości miasta? Myślę, że to nie jest takie proste, że na końcu dyskusji wszyscy będą znać swoją rolę. Ja myślę, że wyobrażenie naszej roli to już mamy od wieków, od lat jako roli mediów. Raczej chcemy spojrzeć na Warszawę jako bardzo specyficzne miejsce. To jest jednak miejsce z taką nieoczywistą dla wszystkich tożsamością. Jest połowa ludności, połowa mieszkańców jest napływowa dla nich. Dla nich Syrenka nie jest symbolem Warszawy, jest nim Pałac Kultury. No i nagle tu rodzi się problem. Tu raczej szukamy wspólnego mianownika dla komunikacji w mieście. A ze mną Adam Mikołajczyk właśnie z Briefa. Czy uda nam się podsumować to, o czym dzisiaj była mowa? Jakie najważniejsze rzeczy są przed nami wszystkimi? Czy na pewno warto na początku stwierdzić, że jest to bardzo złożony temat i ani ta dzisiejsza rozmowa, ani ta dzisiejsza dyskusja nie wyczerpie wszelkich problemów i tematów, jakie się nasuwają. Natomiast zapewne już pierwsze wnioski możemy upublicznić po tej debacie, która była bardzo taka dynamiczna i emocjonalna. Warto stwierdzić, że faktycznie bardzo wiele środowisk w Warszawie funkcjonuje i tutaj ukłon dla TVN Warszawa, że taką inicjatywę podjął, a żeby zacząć rozmawiać, jak te środowiska mogą wspólnie tworzyć tożsamość tego miasta, jak wspólnie pomagać w rozwoju tego miasta. No właśnie, pierwsze z takich wniosków to wnioski naukowców. Posłuchajmy, co tuż po konferencji mówiła dr Elżbieta Anna Sekuła, kulturoznawca, socjolog ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Jest parę środowisk zawodowych, społecznych, które o Warszawę dbają, chcą zadbać i one się powinny porozumieć. Wewnętrznie, czyli ludzie w ich obrębie, i tutaj mam na myśli was, media, nas, środowisko naukowe i władze Warszawy jako ten trzeci filar, a następnie powinniśmy usiąść razem i zacząć o tym mieście rozmawiać. Myśmy już ten krok wykonali w swoim zakresie, mam na myśli naukowców, akademików. Założyliśmy Ośrodek Badań Przestrzeni Publicznej przy Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, który jednoczy właściwie ponad podziałami wszystkie warszawskie uczelnie i wszystkie dyscypliny, które się miasta tym zajmują. I chcemy pełnić taką rolę oczywiście poza robieniem badań, monitorowania działań miasta. Czy to się uda, panie Adamie? Czy każda zapowiedź spotkania, dyskutowania ponad podziałami brzmi znakomicie? Natomiast czy w naszej takiej polskiej, bo nawet nie warszawskiej, ale polskiej naturze jest to wykonalne? No właśnie z tym jest problem i to Warszawa nie jest odosobnionym przypadkiem. Faktycznie, jak pan powiedział, jest to taka nasza cecha Polaków, że no niekoniecznie potrafimy się porozumieć. Dopiero jak jest faktycznie jakaś krytyczna sytuacja, to bierzemy się do roboty. Natomiast gdzieś tam w Europie już to funkcjonuje i takie cykliczne spotkania, takie platformy porozumienia ponad podziałami, gdzie funkcjonują władze miejskie, gdzie funkcjonują różnego rodzaju środowiska opiniotwórcze, media, biznes. One dają bardzo dużo dla miasta. Faktycznie i media, i środowiska naukowe są gotowe. Czekamy teraz na krok ze strony miasta. To w takim razie jedna jeszcze opinia, tym razem Dariusza Bartoszewicza, dziennikarza Gazety Stołecznej. Co nasi konkurenci, co nasi koledzy dziennikarze sądzą na temat tego pomysłu? Posłuchajmy. My, media, gazety, możemy tylko budować jakąś lokalną tożsamość i rozkochiwać mieszkańców do naszego miasta. No i mamy nadzieję, że jakoś lepiej z władzą będzie nam się rozmawiać, że oni dadzą jasną odpowiedź, jaka ma być Warszawa i w centrum, i całe miasto, jak ono będzie promowane i w Polsce, i na świecie.